Ten ark jest uzupełnieniem historii Kakashiego z młodości, także Yamato oraz Itachiego, jednakże był on filerowy. Z tego co pamiętam, był on bardzo dobry, a więc szkoda, że ta historia nie jest kanonem, no ale sprawdźmy, czy pamięć mnie nie myli. Przerażająco smutny był ten sen Kakashiego, gdzie zabił Rin i później ten zespół stresu półrazowego, gdzie wydawało mu się, że ciągle ma krew na rękach, której nie może zmyć. Tutaj Onoki powiedział, że oni wysłali 1000 shinobi i sam Minato ich wszystkich pokonał, co moim zdaniem nie budzi żadnego zachwytu. Skoro to randomy, to nawet nie jest to imponujące, można by tak powiedzieć o prawie każdym, nie pokazując żadnych dowodów. Oczywiście nie wątpię, że tak się stało, okej? Tylko mówię, że to nic nie znaczy. No to już śmiesznie Kushina z tą chochlą ucieszyła się na wieść, że Minato został mianowany na Hokage. Powiedział on też, że poświęci życie jako przywódca wioski, choć nie wiedział, że to się stanie całkiem niedługo. Te ryjące banie Kakashiemu wspomnienie to naprawdę mocna rzecz. Ale tutaj już świetna decyzja Minato, żeby chłopa, który ma PTSD, wysyłać do Anbu, gdzie będzie musiał jeszcze bardziej się zamknąć i stłumić emocje, z którymi teraz ma problem. Tutaj jest to jednocześnie ciekawa, mroczna scena, ale bije od niej też taki smutek, wiedząc jak Kakashi miał przewalone. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 8. Spoko wygląda to, jak młody Kakashi odreagowuje i po prostu zabija podrabiańców z Iwagakure, w ogóle nie bierze jeńców, co też jest dość głupie z jego strony, ale rozumiem, że jest zrozpaczony i jeszcze głupiutki. Niestety dostaliśmy znowu te same sceny z wiadomości, że Kushina i Minato będą rodzicami, no to jest spoko scena, ale jest tutaj już niepotrzebna. Kushina prosiła Hiruzena, by zajął się jej dzieckiem, a ten, że nie ma problemu, no to rzeczywiście świetnie się nim zajął. Danzo tutaj próbował pocisnąć Hiruzena, że nie zdołał uratować Minato, a Koharu pięknie mu pocisnęła, że gdzie on wtedy był i Shimura się zmieszał, no piękne. Tutaj jak w ogóle Danzo manipuluje Kakashim, że za śmierć czwartego jest odpowiedzialny Hiruzen, bo chciał wrócić do władzy. No nieźle mu robi się z mózgu. Niewiadomych nie widziałem, odcinek również na 8. Fajniutki kadr, jakby Kakashi i Danzo stali w kinie. Nice. No jak na ściśle tajne dokumenty, to Kakashi dość łatwo się tu wkradł, to w sumie nie pierwsza taka akcja, patrząc na dużo bardziej nieogarniętego Naruto z pierwszego odcinka. Bardzo spoko jest to wyjaśnienie Kakashiemu i nam zresztą też, czym są komórki Hashiramy i tu tak naprawdę także Hiruzen potwierdził słuszność podejrzewania Uchichów o atak, jako że powszechna wiedza mówiła, że nikt nie posiadał Mokutona, więc tylko Sharinganem można kontrolować Kyubiego. Spoko te komendy wydawane palcami, niby pierdółka, ale fajna. Super badasowo wygląda ten Kakashi stojący nad Tenzo, pokazuje taką wyższość nad nim. Piękne zdziwko też złapał Danzo, gdy Hiruzen wbił do swojej siedziby, gdy ten myślał, że jest martwy, ale obsuranie zbroi trochę mi do niego nie pasuje. Bardziej bym zrozumiał, jakby chłodno powiedział coś w stylu: pewnie ten, kto to zrobił, uznał, że to było najlepsze dla wioski, a nie, że wyglądało to jakby się bał. No i widzicie, normalnie dałbym minusa za wałkowanie tej samej sceny, tylko że to jest dobre jej użycie, pokazujące, że Kakashi nadal żyje w poczuciu winy oraz nie radzi sobie z tym. Piękne w tej scenie jest to, że jednocześnie jest bardzo dobrze zrobiona, ale też widać w niej zmianę Kakashiego w jeszcze bardziej chłodną stronę. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 9. Of course, kolejny recykling. Zamiast stworzyć jakiś wstęp do tego, jak go znaleźli czy cokolwiek, to po prostu użyli tych samych scen. Spoko pułapka na wężu Oro z wybuchową notką, która rzeczywiście coś tam nawet zrobiła, bo mimo że to wybuchy, to zazwyczaj nic nie robią. W sumie się zastanawiam, czy psy w tym anime są nieśmiertelne, bo gdy się rozgrywają te sceny, to wyglądają identycznie jak w Shippudenie, gdzie akcja była około 16 lat później. Pakun to mops, a te psy tyle nie żyją. I kurde, bardzo fajnie wygląda ten Yamato jako młodziak. Jest jednocześnie taki sam jak starszy, ma dość puste oczy, ale jest też słodki. Te dzieci, na których wężowaty testuje rzeczy, to już wyglądają przerażająco smutno. Niewiadomych również nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 9. Bardzo ładnie ten przywódca złapał Kakashiego za szyję i go podniósł. Całkiem opeta technika, gdzie wszedł poprzez dym do ciała członka klanu Hatake i chciał utlenić jego narządy, no ciężko przeciwdziałać takiej technice, no szczególnie jak się nie wie, jak ona działa. Te flashbacki Yamato są w sumie dobre, sugerujące, że on naprawdę jest Tenzo i kurde bela ja pitole, ta walka Kakashiego z tym szefunciem klanu Iburi wygląda naprawdę świetnie i całkiem hardkorowe było to, jak walczyli na zewnątrz, zawiał wiatr i przerwało dym na pół, a więc tego gościa też. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na dychę.
Jeju, przewalona sytuacja, gdy mała dziewczynka umierała na oczach Yamato, do tego wszyscy poprzedniej także umarli przed nim. Też obrzydliwe jest to, jak Orochimaru wysysa z chłopa życia, a później się nie patyczkuje, tylko tam z szyi krew pobiera. Smutna jest ta scena, gdy Yamato chciał zatrzymać umierającą Yukimi w drewnie, ale nie miał tyle siły i po prostu nie mógł w nieskończoność tworzyć tej wieżyczki, ale już to zamienianie się w dym po śmierci członków klanu, potem zmienienie Mokutona Yamato w jakieś złote drzewo, dzięki czemu Yukimi przeżyła, to już takie naciągane i zepsute zakończenie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Kakashi ładnie tutaj zachowuje środki ostrożności, mimo dawnej współpracy z Yamato nie ufa mu do końca. Całkiem sprytnie ten stworzył tutaj klucz z drewna, żeby otworzyć drzwi, no przydatna umiejętność. Widać, że młody Hatake postępuje bardzo podobnie jak ten starszy, tutaj klon, zaskoczenie i ciche podejście od pleców. Nice. W sumie chyba to nigdy mi się nie znudzi. Yamato to tutaj bardziej wygląda jak dziewczynka, a z kolei Danzo był wymagający, dość surowy, ale trzeba też przyznać, że niejako dał takiemu Yamato szansę przeżycia, a więc nie dziwne, że dla niego tyle znaczył. Te flashbacki Yamato są jednak już zbyt często. Jeszcze jakby to były nowe, to okej, ale tutaj wałkują te same. Może gdyby były krótkie, to okej, ale tak nie jest. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Niestety tutaj zaczął się powoli znowu festiwal flashbackowania. Fajnie młody stworzył Sharingana z drewna, żeby oszukać Danzo i Kakashi jak badass opluł tych shinobi korzenia swoją pewnością siebie, ale ponownie, czy aby nie za łatwo Solo sobie wbił do korzenia gdzieś w głąb i uratował Yamato? Z kolei Hiruzen z jednej strony jest naiwniaczkiem i za dużo pozwalał Danzo, ale trzeba przyznać, że czasem umiał go postawić w bardzo niekorzystnej sytuacji, tak jak tu, chcąc zabrać Yamato do siebie, mając wiedzę, że Danzo próbował nielegalnie zabrać oko Kakashiemu. Niewiadomych także nie widziałem, a odcinek oceniłem na 6. Ryje mi trochę banie to, że wszyscy wiedzą, że Kakashi jest w Anbu. Czy to nie powinno być jakąś tam tajemnicą? Smutny też jest ten los Itachiego, jako młodzieniec musiał jednocześnie pracować dla ojca, Anbu i korzenia. Podoba mi się, że tutaj trzeci także potrafi knuć i omijać prawo dla specjalnych misji, no ale szkoda, że to tylko filler. Ładnie tutaj Gai zauważył, że to pułapka i pięknie tutaj chłopaki wybili tych przeciwników, w sensie oni to jakieś płotki, ale bardziej chodziło o to, że fajnie to oddaje ten mrok bycia w Anbu, szczególnie jak młody Itachi dobijał frajersów. Niewiadomych nie zauważyłem, odcinek na 8,5. Tutaj widzimy, że Hiruzen wraz ze starszyzną obmyślają, co poszło nie tak, że Kyuubi zaatakował wioskę i słusznie doszli do wniosku, że to jest raczej sprawka jakiegoś Uchichy. No i nieźle, Hiruzen w przeciągu tego samego roku wysiwiał i znacznie się postarzał, zresztą tak jak wszyscy tutaj. Nawet w filerach trzymają się tego, że Tobirama chciał dobra dla klanu Uchiha, a nie ich odizolować. Zabawne jest to, że dwójka gości chce lepiej dla klanu niż wszyscy pozostali razem wzięci, którzy tylko pogarszają sytuację zamiast ją naprawić. Jak na Shisui teleportera to dało on się zrobić jak dziecko w sumie, a to wyciąganie oczu jak z żarówki to naprawdę jest aż zabawne. Shisui także bezsensownie się zabił, w zasadzie nic nie robiąc, akurat przy tej postaci to moja opinia w ogóle się nie zmieniła, gość po prostu się poddał i tyle. Natomiast znowu tutaj dostaliśmy te rozkazy gestami, dla mnie spoko opcja. Niewiadomych nie zauważyłem, odcinek na 7. Fajnie tutaj Tobi się pojawił, wyczuł Itachiego i od razu zniknął z powrotem. Nie kminie tego niebieskiego koloru odcinka, nie jest to wartość dodana moim zdaniem. No i takie powroty do starych czasów są sensowne nawet, to że Itachi zmasakrował klan zostało pobieżnie pokazane, a nie rozciągnięte na cały odcinek, za co wielki plus. No i fajnie, że Hiruzen się wkurzył i pogroził Danzo paluszkiem, ale z tego zupełnie nic nie wynikło. Ten działał tak jak poprzednio, a klan Uchiha i tak został wybity, więc nic mu tak naprawdę nie zrobił. Za to badasowo to Itachi zagroził Shimurze, co już rzeczywiście miało na niego jakiś impact. Itachi tu stwierdził, że szkoda, że jego klan nie potrafił zrozumieć współczucia Hiruzena, a ten powiedział, że to jego wina, że do tego doszło, no i to też jest prawda. Zresztą dlaczego w ogóle nawet nie próbowali gadać z klanem, tylko go śledzili non-stop, wiedząc, że ci się tego domyślają? No nie wiem. No chyba, że tak było, ale ani razu nam tego nie pokazano. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5.
Zabawne jest to, jak wiele razy Gai próbuje zaprosić Kakashiego na dango, a ten ani razu nie przyszedł, kompletnie go ignorując. Pięknie na totalnym wywaleniu z rękoma w kieszeniach Kakashi walczy z Geninami, ale też w ogóle im nie odpuszcza, po prostu jak leszczy ich niszczy. W porównaniu do drużyny siódmej, to tam dawał im fory. No i super z tym złowrogim spojrzeniem Kakashi oblewał jednych za drugim. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 8. Ale ci starzy Sakury to cringe'owi, od razu ich polubiłem. Ty, no fajne to mieszkonko ma Sasuke, w dzisiejszych czasach to z pół bańki trzeba na takie mieć, pewnie hajsik miał podziedziczony po klanie. Niepotrzebne flashbacki jednak też tu bywały. Okej, wiemy doskonale, że Obito i Rin zginęli, choć ten z Uchiha to nie do końca. Później te z cytatem o śmieciach i tak dalej, no fajnie, fajnie, ale ile można. Tutaj w myślach Hiruzen mówi, że Sasuke musi obudzić Sharingana, żeby móc kontrolować Kyubiego, aby w przyszłości w razie co obronić wioskę i ojejku, ale bardzo się mylił. W sumie fajnie przedstawione to, jakby Kakashi celowo dał się złapać na psikusa Naruto, żeby wydedukować ich nastawienia. Te sceny z testu Kakashiego są dobre, bo w głównej mierze pokazany jest jego mindset z tamtych czasów, czego za pierwszym razem naturalnie nie wiedzieliśmy. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Średnia tego arku to 7,5 i jest to naprawdę dobry filerowy ark, który śmiało mógłby być kanonem, bo był na wysokim poziomie w sumie pod wieloma względami. Po pierwsze, choć niestety miał tam jakieś niepotrzebne flashbacki, to nie było ich w sumie aż tyle co w aktualnym kanonie, czyli na wojnie. Przynajmniej takie miałem odczucie. Mam też wrażenie, że kreska tu była dużo bardziej jakościowsza niż właśnie w arku przedstawiającym wojnę, a przynajmniej w większości jej przypadków, bo wydawała się być po prostu zwykła. Do tego wszystkiego Anbu tutaj zostali pokazani dużo lepiej niż w całej reszcie anime. Serio. Tutaj wyglądają na profesjonalistów, skrytobójców z jakimiś umiejętnościami, natomiast w kanonie to jakieś inaczej ubrane płotki i nic poza tym. Super też były te zmiany Kakashiego, Yamato oraz Itachiego i pokazane najróżniejsze perturbacje tych członków Anbu. Naprawdę dobre historie pokryte mrokiem. I ja też wpadnę w szał nienawiści i mroku, jak nie dasz suba Bambiku. Szala goryczy coraz bardziej się przelewa. Pamiętaj.